W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, obiecany Pocieszycielu, Obrońco, przyjdź, napełnij nasze serca swoim światłem, prowadź nas, abyśmy z uwagą słuchali słów Syna Twojego, abyśmy umieli je przyjąć i by wydało ono w nas błogosławione owoce. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ewangelia pochodzi z 6 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, wersety od 16 do 21. Po rozmnożeniu chlebów o zmierzchu uczniowie Jezusa zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi przeprawili się przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Jezioro burzyło się od silnego wiatru. Gdy upłynęli około 25 lub 30 stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: to ja jestem, nie bójcie się. Chcieli go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jesteśmy z Jezusem po pięknym dniu, owocnym dniu na drugim brzegu Jeziora Galilejskiego. Jezus tam, w krainie Gerazeńczyków, wielu uzdrowił, wyrzucił złe duchy, a w końcu rozmnożył chleby i ryby, a tłumy doświadczyły wielkiej dobroci Boga, doświadczyły relacji, wspólnoty, były zaopiekowane przez Chrystusa. I po tej sielance przychodzi nagła, gwałtowna zmiana akcji. Wszystko sprzymierza się przeciwko uczniom. Nagle przychodzi ciemność. Jezus jeszcze nie przychodzi do nich. Wiatr zaczyna mocno wiać. Morze burzy się. A oni odpłynęli już daleko od brzegu. Jezusa nie ma z nimi. Tylko raz byłem, pamiętam, na morzu w takiej sytuacji, kiedy był dość silny wiatr. Fale miotają łodzią. Przyznam się, że bałem się wtedy. Jest to żywioł nie do opanowania i praktycznie w takiej sytuacji no nie możesz liczyć na żadne jakieś zabezpieczenia. Możemy się zastanowić, dlaczego nie poczekali na Jezusa? Dlaczego odpłynęli od brzegu? Jezus w jakimś sensie też na to pozwala i wystawia uczniów na próbę. Musiało się to zdarzyć, żeby w tym wydarzeniu objawiła się chwała Chrystusa. Drodzy, czytamy tę Ewangelię w okresie paschalnym. Teksty Słowa Bożego w czasie czytane nam przy świętej i w ogóle liturgia uzmysławia nam dobitnie, że Jezus żyje, że jest pośród nas. I w tym dzisiejszym słowie objawia się wielki realizm Boga. Owszem, Jezus żyje, ale to nie zmienia faktu, że mogą pojawić się
fale, burze w naszym życiu. Ale żyjący i zmartwychwstały Pan umie chodzić po falach, umie je pokonać. I to jest nasza nadzieja. Każdy z nas ma swoje wzburzone morze. I jeśli czytamy te słowa, to każdy z nas ma konkretną sytuację, konkretne osoby, konkretne zmartwienie i troskę w swoim życiu. Albo pamiętacie takie wydarzenie, które możemy nazwać życiową burzą. Co w moim życiu jest dzisiaj wzburzonym morzem? Świat, Kościół, może sytuacja w mojej pracy, w szkole, może w mojej rodzinie, a może po prostu moje serce przypomina wzburzone morze. Więc w samym środku tego doświadczenia dzieje się coś niezwykłego. Burzą się wszystkie fundamenty, które były dotychczas. Ani łódź nie daje gwarancji bezpieczeństwa, ani to, że uczniowie są rybakami, umieją świetnie pływać, ani siła ich mięśni, ani ich doświadczenie, ani wspólnota, którą tworzą, ani łódź, która przecież jest solidnie zrobiona, nie dają gwarancji przetrwania. I tak samo jest u nas. Ani to, kim jestem, ani moje zasoby materialne, ani to, co zbudowałem w swoim życiu duchowym, ani moje relacje nie są gwarantem przetrwania, gwarantem bezpieczeństwa, gwarantem tego, że w chwili, kiedy w moim życiu wydarzy się burza, jestem w stanie ocaleć dzięki tym zabezpieczeniom. Więc nic nie daje gwarancji przetrwania. W pewnym momencie wszystko okazuje się niewystarczające i zostaje tylko Jego słowo. Ja jestem, nie bójcie się. I okazuje się, że to wystarcza, że Jego słowo jest większe, że Jego słowo daje życie, jest mocne, mocniejsze od wszystkich żywiołów i pokonuje wszystko, przynosząc spokój. A gdy morze się uciszy i nastanie spokój, wtedy nie będziesz miał wątpliwości, że jedyną nadzieją i gwarancją bezpieczeństwa jest On i tylko On, również w chwili powodzenia, spokoju, dostatku. To znaczy, że w chwilach tego spokoju to, co czysto ziemskie, ludzkie, ma mi nie wystarczyć, ale zawsze mam szukać Chrystusa. Oczywiście nie lekceważę tego, co ode mnie zależy, to, żeby dbać o bezpieczeństwo, to, żeby umacniać więzi, to, żeby dbać o to, abym był silny i fizycznie, i duchowo, żebym miał sojuszników, to wszystko jest ważne. Ale po tym doświadczeniu, po powrocie bezpiecznie na ląd, mam pewność, że w Nim mogę złożyć jedynie nadzieję i nigdy się nie zachwieję i nie zawiodę.